Widzisz, słonina będzie na trzy palce. Cholera trzyma. No, dobra, trzymaj. Dobrze, daj jej. Co? Będę lecieć do kabiny? A co? Masz jeszcze, będzie miała na galaretkę. Ale za co to, no jak? Gębę jej zatkasz. Ty o jej gębę dbasz, czy o... Z milicją się wodzi, a on legalny, he? Rozumiesz? No i... Pani z Polibos! Dzień dobry. Dzień dobry. Jest zakąska, pani z Polibos. O Jezu, ale balon. To romatyzm? A czy to ja doktor jestem? Całkiem nie mogę chodzić. A co to pani naniosła? A, to... Łopatki kawałek na galaretkę. No co? Sąsiad to po rodzinie najbliższy człowiek, no nie? No, tak mówią. Ale z tym to bym nie czekała. Tylko poszła do lekarza. Jutro pójdę. Nie wiem już, co robić. Wszystko się na człowieka sprzysięgło. Jeszcze mi tego trzeba. Dołóż, nie żałuj. O tak. Popchaj to. O kurwa. Trzeba to zakryć szybko. No, czekaj. O tak, dobra. Panie, mówiłem, kawałek świńskiej dupy pożarowałaś. Nie, to do niej. Następny do golenia. Przepraszam, obywatelko. Czy nie ukrywa się tutaj zbiegły Janusz Smoliwąs? Boże jedyny, to znowu ta łachudra swobody szuka. Kiedy on znowu uciekł? O, tego to ja nie wiem. Na komendę telefonogram tylko przyszedł o tym fakcie. Także nie muszę sprawdzać. Panie Świerczyński, jakby biedny pan Owocny żył jeszcze, nie ważyłby się pan do mnie taką mowę wstawiać. No i na co pan czeka? Rewizja to rewizja, no! Proszę. Proszę się uspokoić. Taki miałem prikaz i swoje powiedziałem. Każdy robi, co mu każą. Pani nie? Ma pan... słuszną rację. Przepraszam. Ale całkiem mnie ta
Wiadomość dobiła. Co mu znów grozi? Poszedł. Dobra. On jest! Szybciej, szybciej! Dzień dobry. Dowód. Proszę. Co jest? Do Smoliwąsa. Proszę. Torba. Paczka. Co pan tam, bomby szuka? Bomby, albo co? Zieliński, do Smoliwąsa. Pani do Smoliwąsa? Tak. Proszę. Tutaj, tutaj. W moim pokoju będzie pani mogła porozmawiać z synem bez zakłóceń. To dokąd on znowu uciekał? Do Niemiec? I żeby chociaż do NRD. Niestety do tych gorszych się wybrał. Pobili przy tym strażnika w porcie. No. Syn na szczęście w samej bójce udziału nie brał, więc pewnie karę będzie miał mniejszą. A kiedy go zobaczę, panie profesorze? Magistrze. Magistrze. Kiedy? Za chwilę. Aha, uprzedzam. Zdążył sobie narobić różnych tatuaży na ramionach i rękach. A tak jakby tej ucieczki nie liczyć... W porządku jest? Uczyć się nie chcę. Pragniemy ich tu wyuczyć zawodu, przecież tu chodzi o ich przyszłość. Mają aż 3 do wyboru. Hydraulik... O Jezu, nie, nie, nie. W gównach, za przeproszeniem, będzie się paprał.
Januszek za delikatny jest. Introligator. Co znaczy? Książki mógłby oprawiać. A coś poważniejszego od książek. Obywatelu wychowawco, wychowanek Janusz Cmoliwąs melduje się na rozkaz. Spocznij. No co? Zostawiam panią sam na sam z synem. Mam nadzieję, że przeciwko regulaminowi nic się tutaj nie stanie. Na ławkę. Co ja ci takiego zrobiłam? Czy to ja cię tu zamknęłam? Ja cię namawiałam, żebyś jak zwierzę jakieś uciekał? Dlaczego nic nie piszesz? Czemu choćby słowem się do matki nie odezwiesz? Taka mowa to wie mamusia, ile jest warta. A jak mam mówić? Na psa jest smycz, na konia bata, na ciebie co? Co? Mamusia wie swoje, a ja swoje. Pod mamusi spódnicą dawno już nie siedzę. A z naukami to do szkoły. Sam dobrze wiem, co mam robić. Zdejmij tę kurtkę szybko. Co tam masz? Pokaż. Zostaw. Pokaż! Tak się przyozdobiłeś. Jak świnia jaka stemple masz. Ale ładnie mowa się przyozdobiłeś. Ale mowa! Ale mi tu nauki posuwasz. Nawet nie wiesz, jak ja ich słucham. Moje ręce? To robię z nimi, co mi się podoba. Janusz, czy ty nie chcesz wyjść kiedyś stąd i żyć normalnie jak człowiek? Jeżeli nie chcesz, to po co ci takie dziecięce głupoty jak ucieczka? Po co? Weź od razu urżnij głowy wychowawcy i po sprawie. Mnie też jest lepiej, jak ciebie w domu nie ma. Mniejszy kłopot i mniejsze pieniądze. Mamusia prawdę mówi, czy tylko mi taki gryp posuwa? Prawdę. Każda cierpliwość ma swoje granice. Ma swoje granice, rozumiesz? A każdy człowiek honor. Już dosyć sobie na mnie poużywałeś. I idź już sobie. Już nie chcę ciebie widzieć. Mam takie samo życzenie. Coś ty powiedział. Janusz. Januszek, paczka. Janusz, paczka. Mnie już od mamusi wsparcia nie trzeba. No to weź. I rozdaj chłopakom. Po co ma się jedzenie zmarnować? To mogę zrobić. Trudno. Albo będę jeszcze miała syna, albo niech już do śmierci gnije za kratą więzienia. Jak będzie mu na mnie zależeć, to się postara polepszyć i zmienić swój charakter. Bramowy! Niech się pan opiekuje moim dzieckiem. Ja się potrafię odwdzięczyć. Niech się pan nim zajmie. Postaram się.
Wychodzić. Zapalenie żył. No cóż, tam pani teraz zwolnienie i trzeba absolutnie leżeć. No i zastrzyki. A czy opiekę domową ma pani zapewnioną? Nie za bardzo. No to niedobrze. W takim razie szpital. Pani Danusiu, druk skierowania, piszemy. Czy w tym szpitalu... Co, czy w tym szpitalu? A czy w tym szpitalu pracuje doktor Żurek? Tak. Pani go zna? Ja skombinuję coś z tą opieką, panie doktorze. Jaką opieką? Domową. Ten talerz zupy zawsze mi sąsiadka przyniesie. Ja nie chcę iść do tego szpitala, doktorze. Ja przecież pani zmusić nie mogę. Nie mogła się pani wcześniej namyślić? No co ja z tym papierkiem zrobię? Ja bym pani powiedziała co. Tylko się pana doktora krępuje. To są zastrzyki. Penicylina. I kokarboksylaza. Domięśniowo, to na wzmocnienie. Tylko uprzedzam, że są bolesne. Ja wojnę mam za sobą, panie doktorze. Tak. Pielęgniarka będzie przychodziła do pani codziennie. Mm-hmm. 7 takich zastrzyków. Mm-hmm. Pani Danusiu, kto w tym tygodniu ma zastrzyki na mieście? Ja, panie doktorze. Lekarz dał na pewno pozwolenie na te pijawki? A co on mógł dać albo nie dać? Mądrzejsi pijawkami umarłych stawiali na nogi. Stalin, jaki był wielki, a jemu też pijawki stawiali. Tak? Tak. O, ale gruba. Dopiero jak wyszłam z przychodni, to sobie pomyślałam, jakie tam zapalenie żył. Nie? A co? Jaszczurka kiedyś mnie użarła. A. Jeszcze mała byłam. W lesie poszłam jagód uzbierać. Leśne stworzenia są bardzo bredne. Tak, pani ma rację. O, ile to we mnie siedziało. No i nie wyszło. Nie wyszło. A. Tak. Pij sobie, pij. Pij, kochana. Tobie to bez różnicy, a mnie pomoże. Prawda? Boże mój. Nie. Chciałam, proszę księdza. Tak,
mój znajomy, dyrektor. Panie Kalisiak! Nawet pomodlić się nie da spokojnie. Każdy się modli po swojemu. Kochana mamusiu, za tamte moje słowa bardzo mamusie przepraszam i dodaję, że były to wypowiedziane w złości. Jeżeli się rozchodzi o ten skok na sklep, to nie myśmy, ale nieznani sprawcy dokonali tej kradzieży. Myśmy tylko ich skrytkę odnaleźli w krzakach, a tam trochę papierosów i wina. Wina. Ten wychowawca, co go mamusia poznała, obiecuje mnie, że będzie za mną świadczył i może kara będzie mniejsza. Od niego się dowiedziałem, że mam duże zamiłowanie do muzyki i uczę się gry na gitarze. Jakby mamusia przysłała mi tych parę groszy, to bym nie odmówił. A kiedy ten list przyszedł? Wczoraj. Wracam ze sklepu, bo akurat cytryny rzucili. Patrzę, za pani drzwiami jest list. O pracy nic nie pisze. O jakiej pracy? No czy się zawodu uczy? Na hydraulika się nie zgodziłem. Na introligatorka to znowu chleba nie daje. Może ślusarka? Tylko o tej muzyce pisze. To pośle mu pani te parę groszy? Jakby co, to ja bym mogła zaraz pójść na pocztę. Faktycznie? No, jakby pani powiedziała, gdzie pani trzyma pieniądze, to ja... Jak pani wejdzie do kuchni... No, jak wejdę do kuchni i co? O nie. Nie, nie poślę mu. Jeszcze przepije albo na coś gorszego obróci. Jak pani uważa? Nie. Proszę. Proszę, proszę. Dziękuję. My do ciebie, Genia. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie wyglądasz. Hej, Genia. Dzień dobry. Hej. Masz. To dla ciebie. Znów od Januszka. Pani, przeczyta pani kierowniczko. Co to czytać, Genia? Normalnie, nagrodę dostałaś na 1 maja. Jaką nagrodę? O, zobacz. Całe 300. No. 300 wygieniu. Tak. Ale za co? Sadownica pracy i pyta za co. A która z was, dziewczynki, wyśle mi to na poczcie? Na ten adres? Jak to? Całe 300? Genia, na ciechocinek sobie zostaw. Jaki ciechocinek? Ona o niczym nie wie. Genia, normalnie. Przyznali ci sanatorium pochorobowe. Za wszystko rada zakładowa buli. Za frajer. Podleczysz się. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Zdrowa będziesz, Genia. Włożę ręku z biurka, równo i w prawo! Idziemy, idziemy, idziemy. Tereska! Aniusia, dokąd? Wolność? Proszę, niech pan zobaczy. Przepraszam, że się wtrącam. Wolność pierwsza czy druga? A nie wiem. A, wolność dwa. Ja też tam mam skierowanie. Jeżeli pani nie pogardzi moim towarzystwem, to... Dziękuję bardzo. Można? Pani kładzie. Nie. Nie. No.
domu. Przepraszam bardzo. Ale pani ma piękne suknie. No ma się. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jesteśmy w komplecie. To jest pani łóżko. Dziękuję. Chyba, żeby pani może wolała od okna. Mnie bez różnicy. Co do jednego, zastrzegam sobie od razu na wstępie, żeby panie nie czytały dłużej jak do 10. Ależ naturalnie. Czy pani długo czyta przed zaśnięciem? Nie, nie za bardzo. Nie wiem, czy widziały pani afisze na mieście. Czerny Stefańska daje aż 2 koncerty. Pójdziemy chyba, co? Oczywiście. A pani nie rozpakuje swojej walizki? Nie wiedzą panie, gdzie tu ubikacja będzie? Na wprost korytarza. To pewnie jakieś urologiczne przypadłości. Czy pani w nocy też tak będzie często wstawała? Bo ja bardzo sobie zastrzegam, żeby po 10. Co wyprasować? Jakie tam wyprasować? To nie do mnie należy, co pan się z choinki urwał, czy co? No powiatuj mi się w walizce, więc nie żądam tej przysługi gratis. Bywam tu rok roczny i pani Teresa zawsze zajmowała się moją garderobą. Pani Teresa? To wie pan, już teraz kwiatki wącha od spodu z przepracowania. Tylko nie spal pan tego sanatorium. Pan pozwoli. To nie dla chłopa robota. Przepraszam. Mistrzyni, prawdziwa mistrzyni. Jaka tam mistrzyni? Srali muchy, wiosna będzie. Każda baba to musi umieć. Proszę? Każda baba to musi umieć. A. Nie słyszę.
już swój kontyngent wyczerpałam. Proszę. Nie, dziękuję. Adres mi z głowy wyparował. Męża? Ja wdowa jestem. Jeżeli już, to do syna tylko zamierzam parę słów ułożyć. Zapomniała pani adresu do syna? A mój syn wyjechał. Daleko? W dłuższą delegację. A dokąd? No tak, do Związku Radzieckiego. A, to tam należy tylko złoto kupować. Albo sokowirówki. A najlepiej sprzęt gospodarstwa domowego. A futra to źle? Jakie tam sobole! On już będzie wiedział, jak się urządzić. Czy ja wiem? On najlepiej się zorientuje, co kupić. Jak najbardziej. Głowę ma po samym środku szyi. Oh. Jak przyjemnie. Ale młodniejemy? Pani już wygląda jak nimfa. O, niech się z pani nie żartuje. O, tak, tak. Jak samopoczucie, pani Litko, w porządku? A pani co? Do błota. Tylko bez rąk, kochana. Do błota to na razie beze mnie. Ja osobiście się pani nie dziwię. Schubert to jednak nie Chopin, chociaż przyznam, że on mnie też trochę nudzi. Dlaczego? Za muzyką to ja jak najbardziej jestem. Mój syn też w tym kierunku ma zdolności.
A na czym gra? Na gitarze. Na prąd. Kran. Kran zapomniałem zakręcić. Zaraz. Pan da. A. Skarpetki. Skarpetki. No, po co ja je prałem? Po co ja te skarpetki prałem? Szmatę, szmatę, no. Teraz ta pokojowa mnie zabije. No, zabije pan mnie. Da do cholery, no. No masz. To pan się odsunie, pani się. To nie ma sensu. To już nie ma sensu. Widzi pani, prałem skarpetki. Odszedłem, żeby pogłosić radio, bo nie słyszałem pogody. I potem zapomniałem, że je prałem. No panie Sitkowski, no pan się uspokoi. Nic się znowu takiego nie stało. Nie, 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 nie. Mnie już nie ma. Mnie już nie ma. Tylko innym zabieram tlen. To tylko pozory, że mam oczy, uszy, rozum. Tylko nazwa. Jestem głuchy, ślepy. Żarty z klerozą. No, panie Sitkowski, no gadanie, pan da spokój. Trochę wody pociekło, a pan od razu, no, wytrze się i po krzyku, no. Nie, nie, nie. Pan Bóg jest fatalnym fuszerem. Amatorem, a jest twórcą, żeby wypuszczać coś takiego jak człowiek bez części zamiennych. Panie Sitkowski, no co pan mówi? No, ja tam za bardzo praktykująca nie jestem, ale bluźnić nie wolno. Nie wolno? A niby dlaczego nie wolno? A gdzie są te części? Gdzie? Gdzie one są? Ja zapłacę. Ja zapłacę. Ja każdą cenę zapłacę. No spokojnie, spokojnie, panie Sitkowski. No, no co pan robi, no? No koniec balu, panno lalu. Trzeba było do tworek, a nie do ciechocinka. Panie Sitkowski, może by pan sobie lufę strzelił? Proszę? No, wódka, wiadomo, czasem pomaga na nerwy. Przepraszam za... Wstyd mi. Wstyd za to, co się stało. Może mi pani darować? No, panie Sitkowski, znałam życie. O czym tu mówić? Ja dobrze wiem, jak to jest. Co mnie pan będzie przepraszał? Jenia. Patrzcie, nasz introligator założył muszkę. Quel charmant. I nowe okulary. Rzeczywiście. A to on jest introligator? Mm. Tak, miał kiedyś bardzo znaną firmę. Tak? Mm. Jest bardzo bogaty. Wolnie? Pozwolą państwo. A to z tego ta kupa forsy? Jaka kupa? Pańsic. Wiadomo, koło życia trzeba mieć staranie. Człowiek biedny bez majątku nic nie znaczy w oczach innych ludzi. Tak to jest. Rodzina też go nie uważa. A kogo obchodzi, że ktoś ukończył szkoły? Wysokie nawet. Kogo obchodzi, jeśli gołym tyłkiem świeci? A drugi zwykły cep, jak ubierze porządny garnitur, na to kożuch, jak się patrzy, złoty pierścień na palec, każdy mu się z daleka kłania. Tak. Tak się aż ksiądz, urzędnik, oficer. No tak. A takie oprawianie książek, to czysta robota?
bo mam znajomego. Syna ma i nie wie, w jakim kierunku go kształcić. A pan nie potrzebuje czeladnika, żeby roboty go wyuczyć? Ja osobiście nikogo już nie potrzebuję. Wzloty, triumfy już mam za sobą. Ale był czas, że zachodził do mnie, powiedzmy, Wańkowicz. Sitek, opraw mi książkę. Osobiście prosił. A do mojego ojca przychodził Stefan Żeromski. Introligator to nie zawód. Okładka nie garnitur. Introligator nie krawiec. Okładka to jest przepustka książki do wieczności. A ten znajomy kocha książki. No, więcej za muzyką jest. Rozumiem. A to stoi 150 lat. Proszę państwa o chwilę uwagi. Jak wiadomo, jutro dobiega końca państwa turnus. Uprzejmie proszę, dziś o 17:00 zgłaszać się na badania kontrolne. No, a o 20:00 po kolacji zapraszamy wszystkich na wieczór pożegnalny. Życzę miłego wieczoru. Będę się mógł do pani uśmiechnąć? O przegładzenie białej koszuli i muszki. No ja, jak dancing to dancing. Dobrze. Ale wystroimy się. Gdzie ta koszula? Może mieszankę wedlowską? Dziękuję bardzo. Czego pani szuka? Kontaktu. Nagrzeję się przez ten czas. Od kilku dni chciałem to pani powiedzieć. Dziękuję. Czy pomyślała pani o tym, że jutro o tej porze każdy z nas będzie oddzielnie? Pani lokatorki, cały nasz turnus. Pani na Żoliborzu, ja w Krakowie. Chciałbym to odmienić. Proszę mnie wysłuchać do końca, nie przerywać i nie gniewać się, jeżeli moją propozycję uzna pani za niewłaściwą. Z naszych rozmów doszedłem do wniosku, że życie, jak mówi Broniewski, nie głaskało pani po głowie. Nie. Ja też, tak jak pani, jestem człowiekiem samotnym. Całkowicie samotnym i coraz bardziej niedołężnym. Kobietom nie ufam. Raz jednej zaufałem i dostałem nauczkę. Wymagam pielęgniarki, kucharki, gosposi. Przyjaciółki. Jak pani widzi, potrzeba aż 4 kobiet. Zastanawiam się, czy nie można by tego skomasować w jednej. Co pani o tym sądzi? Stawiam sprawę uczciwie. Stwierdziłem, że pani jest zdolna spełnić te wszystkie warunki. W zamian oferuję życie dostatnie, spokojne, bez trosk. Dom na Woli Justowskiej,
160 metrów, 5 pokoi, gaz, woda. Książeczka na hasło. Po mojej śmierci zrealizuję ją pani dla siebie albo na syna. To taki gips. Z tym prasowaniem to był pic, fotomontaż i bajer. A pan tu normalnie w konkury uderza, tak? Mam być pani Sitkowska, tak? Nie. Nie? Stawiam sprawę uczciwie. Po prostu mówię, co za co. A niech mi pani wierzy, że tutaj jest co poczytać. Oczywiście jestem jeszcze mężczyzną. Nie chciałbym pod tym względem niedomówień. Wie pan co, panie Sitkowski? Nie, nie, niech pani teraz nie odpowiada. Taką sprawę trzeba przemyśleć. Zamówię wieczorem u orkiestry żółte kalendarze i wtedy mi pani odpowie. Zgoda? Nie. Panie Sitkowski, jak pan ze mną uczciwie, to ja muszę tak samo. Nie jestem żadną urzędniczką. Prawie pisać nie umiem. Wiem. Nie mieszkam na żadnym Żoliborzu. Wiem. Syn mój nie jest w żadnej delegacji. Tylko w pudle na państwowym wikcie. Tak przypuszczałem. Jeszcze panu mało? Wiem, że drugiej takiej jak pani nie znajdę. A ja się znam na ludziach. Nic z tego, kochany. Nic z tego. Niech pani to jeszcze przemyśli. A syna może mógłbym fachu wyuczyć? Co to za włóczenie żelazka po pokojach? Myśli, że mu wszystko wolno. To ja zabrałam. Proszę bardzo. Pomyśli pani? Ustalona jest, tak? Mój znak. O tak, zrobię. O, dobrze? Gratuluję. Teraz do pani się przylepił, jak mokry piasek do suchej ręki. Najpierw to tu przyjeżdżał do naszej Tereski. Przez 3 lata do niej przyjeżdżał. Teresa akurat spłacała swojemu bratu spadek po rodzicach, więc wciąż była potrzebowska. No, wyprasować coś tam, przyszyć, pobiec do apteki. Po lekarstwa żadna robota. A on płacił.
Trzeba mu przyznać, że płacił. Ogier z niego jak z palca gwóźdź. Raz w tygodniu szło jakoś wytrzymać. Ale Teresa mówi do niego, no to ożeń się ze mną. To się tylko śmiał. Pójdź z nią do kościoła, pokazać się między ludźmi. To już mu się ona nie podobała. Nie pasowała. Jak w godzinie ostatniej, śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna.